Prawie rok temu zacząłem swoją przygodę w małym miasteczku w Holandii, podróżując po różnych miejscach i mówiąc różne rzeczy. Aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że 11 lat mieszkania za granicą to wystarczająco długo. Więc spakowałem się i wróciłem do Polski, gdzie walcząc z biurokracją i zwyciężając, przerobiłem busa na kampera i zacząłem planować wyjazd za granicę. A dokładnie w podróż dookoła latającego psychiatryka. Świata! Podróż dookoła świata. Kto to napisał? W międzyczasie, wymądrzając się na różne tematy, czekałem, aż zrobi się trochę cieplej, a następnie wyruszyłem na południe. Moim pierwszym celem było wejście na Etnę, więc przejechałem całe Włochy, a potem dostałem się problem na Sycylię. Jednak wchodzenie na wulkan zimą okazało się niezwykle trudne. Za to przynajmniej stolica wyspy okazała się nieźle zaśmiecona. Po objechaniu Włoch postanowiłem odwiedzić stolicę pobliskich krajów. Potem przeczekałem falę upałów, robiąc różne rzeczy w międzyczasie. A teraz jestem tutaj. Czyli w drodze do Norwegii. A właściwie byłem, ponieważ przez moją, lekko mówiąc, nieudolność, znowu musiałem zmienić plany. Pierwsza rzecz to w sumie nic wielkiego, ponieważ zatrzymała mnie niemiecka policja tuż za granicą. Z lekkiego stresu i przez to ujęcie miałem włączony timelapse na kamerze i po prostu jak mnie zatrzymała policja, chciałem zacząć to kręcić, ale nie zmieniłem ustawień i nagrało się dosłownie kilka klatek bez dźwięku. Oczywiście wypuścili mnie, bo nic na mnie nie mieli. A potem rozbiłem drona, ale po kolei. Ale jestem zły na siebie, bo oni byli w porządku, nie? Oni ten, jak ja powiedziałem, że jestem youtuberem i tak dalej, to nawet nie przeszkadzało im to, że jestem pijany. Żartuję. Nie piję od 3 lat prawie. Przyznam, że starcia z polską policją nie zawsze kończą się happy endem. No, ja staram się być miły, ale policja nie zawsze też pomaga w tym przypadku. Nie chcę mówić, że wszyscy, bo wiadomo, że tak nie jest. Ale ci tutaj, których spotkałem, to byli naprawdę mili. No, z wyjątkiem tego, że zobaczyli polskie blachy i od razu za mną pojechali. I mnie zatrzymali i chcieli mnie sprawdzić. No to jest jedyna wada. Poza tym no, na ich miejscu zrobiłbym dokładnie to samo, więc się nie gniewam. Właśnie busy się często rzucają w oczy, ponieważ nie wiadomo, czy nie przewożę kogoś w środku. Pierwsze co, to oni chcieli zobaczyć, co mam w środku. Dlatego w ogóle się nie gniewam, że mnie zatrzymali, ponieważ no takie jest życie. Tak to niestety wygląda. Bus, polskie blachy, no i moja zakazana morda. Nie no, żartuję. W Austrii mnie zatrzymała też policja. Siłą rzeczy stoją na granicy i też zatrzymali. My chcieli zobaczyć, co mam w środku, czy nikogo nie przewożę. O to się rozchodzi. Bo wiadomo, jaki jest problem teraz w Europie. Swoją drogą to ja jestem gdzieś w lesie. No, ale pożyczyłem busa. Tam jest w miarę bezpiecznie, bo policja krąży i od razu zatrzymują kogoś niepewnego, dlatego nie boję się zostawić paneli na dachu i sobie pójść na spacer. No i o tym właśnie mówię. I policja mnie zatrzymała gdzieś w lesie. Mówię, dobra, to już sobie pozwiedzam. I nagle trafiam na takie coś. Po niemiecku nazywa się to Kelchsteine, czyli skalne kielichy, a są dziełem milionów lat procesów geologicznych. Kawałek dalej można znaleźć pełno różnych skał, co stanowi ciekawy teren do eksploracji. Nie, chciałbym jak najmniej kontaktu z policją, bo trafisz na takiego, co będzie ci grzebał, to by było już niefajne. Chciałby sprawdzić wszystko i zajrzy mi na przykład do prania. Ja bym nie chciał, nie, żebym do prania zaglądał. No bo wyobraź sobie, że to jest taka sama sytuacja, jakbyś policjanta na chatę wpuścił i on ci grzebie. To jest taka różnica, że ty jesteś na trasie i w miejscu publicznym. I on to może zrobić, no a u ciebie na chacie nie może po prostu wejść i ci pogrzebać. Generalnie, jak na przypadkowe miejsce, to całkiem nieźle. Kawałek dalej stoi stara skocznia narciarska. Jest po niemiecku, po czesku, ale po polsku nie ma. I to duże to jest skocznia narciarska. Dacie wiarę, że tutaj w środku lasu sobie jest skocznia narciarska. Dobra, i tak się wracam po drona. Miejsce jest spoko, bo jest oświetlone, w sensie oświetlone, jest w słońcu, chociaż już i tak zachodzi i muszę się doładować. I dzisiaj już trzeci raz wyciągałem panele. I tak wyciągam, godzinka, dwie i jadę dalej. No przydałyby się jednak, żeby były zamontowane na stałe. Już się robi coraz dłuższa noc. Ja wiem, że jest dopiero początek lata, ale no, noc się wydłuża. To znaczy, że mój czas się za niedługo też skończy, bo gdzieś tak do końca października będę jeździł. Potem już będzie za ciemno i za zimno. Chyba, że coś rozkminię z prądem, żeby mieć więcej prądu w zimę. To wszystko znajduje się w Górach Żytawskich.
A miejsce, które widać z drona, to ruiny zamku i klasztoru w mieście Ojbin, niedaleko Trójstyku. Na bank te skały powstały tutaj. Wątpię, że ktoś się tutaj przeniósł, ale wyglądają, jakby była nałożona jedna na drugą. Strasznie mnie jarają takie rzeczy. Ja mało w życiu widziałem. I dlatego teraz, będąc po 30, widzę skałę w lesie i mam takie wow! Skała, ale fajna! Nie widziałem takiej wcześniej. Nie, naprawdę, spoko, mi się podobają takie rzeczy. Ale czysta woda. Widać dno. Szedłem sobie tak na pewniaka i okazało się, że źle. Daleko poszedłem, miałem gdzieś skręcić. Ale jazda, przed chwilą tędy szedłem i mówiłem nawet jakieś zdanie. I okazało się, że przejście jest tutaj. To by się spodziewał, nie było tego widać tak z ulicy. Od XIII wieku w klasztorze mieszkali cystersi i nie, to nie kierowcy cystern, a bardzo pobożni i zdyscyplinowani mnisi, którzy mieszkali tam niecałe 100 lat, bo w XIV wieku król Czech zainteresował się zamkiem i chciał, żeby bardziej odpowiadał jego wizji politycznej, więc wygonił cystersów, a na ich miejsce wprowadzili się kartuzi, czyli jeszcze bardziej zdyscyplinowani mnisi, którzy znani byli z życia w odosobnieniu. Wygonili to złe słowo, ponieważ podobno rozstali się w pokoju, ale nie dziwię się, no bo kto się sprzeciwiał królowi, ten nie miał lekkiego życia. W kolejnych wiekach klasztor zaczął podupadać. W XVI wieku, podczas reformacji, wiele klasztorów w Europie zostało opuszczonych lub zniszczonych. Dlatego klasztor w Ojbin stopniowo popadał w ruinę, a mnisi opuścili to miejsce. To jest klimat, koncert organo-skrzypkowy w starej klasztorze, tak miałem powiedzieć. Ale wkurza mnie to, że jest po niemiecku, po czesku, a po polsku nie ma. Mimo, że też niedaleko mieszkamy. To jest dosyć oczywiste, ale te schody zostały dobudowane później. Ale o tym nikt nie mówi generalnie. To jest najwyższy punkt, udało mi się tutaj dojść, więc to byłby koniec wycieczki, wracam do busa. Generalnie podobało mi się. Fajny klimat, nie? To jest jedno z tych miejsc, które warto odwiedzić, jak się jest w pobliżu. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem o istnieniu tych rzeczy i gdyby nie zatrzymała mnie policja, to bym ich nie odkrył. Najlepsze jest to, że jedziesz gdzieś i nie wiesz gdzie. Wtedy można się pozytywnie zaskoczyć. Oczywiście w takich miejscach nie można latać dronem, ale przed zakazem już można. Jeżeli nic mi nie wyskoczy na dronie, to jest okej. Mówili, nie lataj tu dronem i urwałem mu rączkę. Przejdź do naprawy z nim, kurde. Bo krzywo było i nie wylądował. Normalnie tylko go do przodu jeszcze w ten i w drzewo walnął. Zresztą chyba jest nagrane, ale nieudolność, ja nie mogę. To już trzeci wypadek, nie? Ale pierwszy taki poważny, że ma ramię uszkodzone. Dron już jest w naprawie, a ja jestem w Holandii. Ale o tym w następnych odcinkach. Dzięki za oglądanie do końca. Każdą łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. I widzimy się wkrótce. Ju. Jedna gałąź spadała z drzewa i zaklinowała się o siebie. W sumie, no bo to chyba gałąź ze swojego drzewa. Tak jakby ci ręka odpadła i zaklinowała się między nogami. Nie, to głupie.